Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj tak nietypowo w takiej scenerii samochodowej, bo muszę pojechać do Starachowic. Rano nie miałem czasu, było przyjęcie towaru, przyjechał diamant, potem od razu posprzedawałem wiaderek dzisiaj sporo. Bardzo fajnie się biznes dzisiaj pokręcił, więc nie było czasu. Tam jeszcze inne rzeczy miałem na głowie. 17 zamknąłem sklep, już prawie w sumie... Prawie 18 z tego, co widzę na zegarku, ale muszę pojechać do Starachowic po jedną najważniejszą rzecz, po gaśnicę na szerszenie. Pokazywałem w ostatnim odcinku Wam, jakiego tam bublaka sobie za obrazem Maryjki zbudowały, więc szybciutko muszę pojechać do Starachowic po tą gaśnicę i w nocy zrobić eksterminację. W dzień nie ma sensu, bo w dzień one latają, one są w terenie, tak? Więc nawet jak ja zniszczę gniazdo, to one potem będą wracać i być może sobie zrobią obok nowe, tak? Jeżeli tu im będzie ta piana tam śmierdziała i ten czynnik jakby, wiecie, nie? Więc mam taki plan, żeby zrobić to bardzo późno, wieczorem albo w nocy, ale zauważyłem, że te cholery, słuchajcie, te cholery latają nawet późno w nocy. Nawet późno w nocy, kiedy jest naprawdę ciemno. Pszczoły nie latają w nocy, wiadomo, jest ciemno, więc pszczoła nie lata, a szerszenie... Byłem tam w piwnicy sprawdzić, była chyba 23 tam z groszami, nie? Czyli prawie północ już była i normalnie co do jakiś tam czas szerszeń właził od zewnątrz, czyli musiał przylecieć, nie? Więc powiem Wam, że kurde, nawet w nocy latają, ale mam taki plan, żeby je właśnie dorwać w nocy, jakich jest tam najwięcej i gaśniczką załatwić sprawę, tak? Mam jeszcze gniazdo os, to co się tak jakby odrodziło, które już było właśnie tą gaśnicą pianową na szerszenie i osy już było załatwione. Okazało się, że jednak tam prawdopodobnie to gniazdo jest głęboko tam za tymi kamieniami. Głęboko, tak wiecie, że ta gaśnica tutaj popryskała wejście, tam część umarła takich jakby już żywych co osobników, co właziły, wyłaziły, nie? Się nawdychały tego tam z tej piany i padły. I tam rzeczywiście pod tymi kamieniami tam leżało sporo tych takich martwych. Ale prawdopodobnie po jakimś czasie tam głębiej gdzieś właśnie to gniazdo musi być, tam były chyba jajka, czy jakieś larwy, czy coś, i to się wygryzło i znowu latają, więc jakby, nie wiem, może kupię nawet dwie gaśnice, może zużyję dwie, może zużyję jedną, to drugą będę na taki w razie czego, jak to się mówi. Jadę do sklepu, muszę kupić i muszę z tym zawalczyć. I przy okazji, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, muszę pojechać potem wracając ze Starachowic, jakby mam po drodze, więc to nie jest problem. Muszę pojechać na pasiekę, bo ja wczoraj sprawdzałem, czy pokarm mają rodziny te na tej nowej pasiece, nie? I tam przeglądałem, zresztą widzieliście, że gdzieniegdzie już nie mają, już by trzeba położyć kolejny placek, ale jakby chcę to zrobić tak, żeby nie kombinować, nie jeździć tam po 100 razy, chcę po prostu poczekać, żeby tam te, które miały takie, wiecie, końcóweczki, gdzieś tam ciasta w tych tam na rożach, żeby one to zjadły i prawdopodobnie w weekend teraz pojadę na pasiekę, będzie więcej czasu, sobota czy niedziela, pokroję to ciacho na te 15, które mam i zawiozę. Ale właśnie, bo słuchajcie, przypomniało mi się, dopiero jakoś, nie wiem, na pasiece o tym w ogóle nie pomyślałem. Jeżeli się cofniecie do tamtego filmu i zobaczycie, to rzeczywiście widać. Te nowe rodziny, które stoją na nowym miejscu, one dostały te ciasta 5-kilogramowe. Te, które ja w tych kartonach przywiozłem i ten worek tam wyciągałem i te duże. I to było 5 kilo. Bo te, które ja później kroiłem na 4, to już mi tutaj nie starczyło ciasta i te, które kroiłem na 4 i obwijałem folią spożywczą, dostała pasieka ta, która jest po drugiej stronie. I 15 na 4, nie, to tam jest 3 tam z groszem, no prawie 4, nie, 3 tam coś, więc jak tu było 5 i już jest gdzie indziej zjedzone, a gdzie indziej zostały końcóweczki, to tamte dostały, faktem, że parę dni później, ale dostały tam powiedzmy po 3-4 kilo, to tam już może być pusto, więc pojadę po gaśnicę właśnie na szerszenie do Starachowic, wracając pojadę na pasiekę i sprawdzę sobie tą drugą stronę, bo mi się wydaje, że na tej drugiej stronie te mniejsze ciasta już będą zjedzone i trzeba będzie dokładać. Ale tak jak mówię, chciałbym to zrobić za jednym razem, bo nie lubię takiego rozdrabniania się, żeby jeździć po 100 razy na pasiekę, potem wiecie, trzeba pamiętać, którym uludaliśmy, w którym nie daliśmy, albo każdy po prostu otwierać i dawać tylko tam, nie lubię. Wiem, ile mam uli, przygotuję sobie tyle ciast po prostu i pojadę w weekend i każdemu ulowi dam taki właśnie placuszek. Bo jeszcze mam 1,5 palety tego ciasta i muszę to zużyć, bo to ma już coraz krótszy termin. Termin leci, tych bloków 15-kilogramowych nikt w sklepie nie kupuje, więc no.
I tyle na razie na dzisiaj, taki plan taki. Potem zrobimy sobie opening, słuchajcie, ale to pogadamy później już z tym openingiem, bo tam jest taka śmieszna sytuacja, potem wam opowiem. No i co my tu mamy? Nie widzę. Na mole, na karaluchy, na pająki, na owady biegające, na mrówki, tam na mrówki, na pluskwy, oj, czegoś by nie było, na krety, a co to jest? O, proszę bardzo, osy i szerszenie, likwiduje gniazda w formie gaśnicy, 22 zł. No to weźmiemy sobie dwie, żeby mieć tak na razie czego na zapas, bo może nie wiadomo, czy jedno poradzi sobie z gniazdem. No i jesteśmy na pasiece. Zerkniemy sobie tutaj na te dwa pierwsze rzędy, gdzie wczoraj zakładałem Poliwra Yellow. Chociaż lotów jakoś nie ma bardzo dużych. Ale zobaczymy, jak sobie radzą z wchodzeniem do ula. No trochę jest ruchu. Ale bardzo ładnie się przeciskają i właśnie o to chodzi. Jak widać tutaj z boku próbują gdzieś tam znaleźć szparkę, ale część już ładnie wchodzi. Tu nie ma, tutaj jest. Tak, czyli widzicie, pszczoły bardzo szybko się nauczyły, którędy trzeba wchodzić. I sobie wchodzą. I bardzo dobrze, bo właśnie ocierając się będą pobierały substancję czynną z tych pasków i będą się pozbywały warozy dzięki temu. Także jak widzicie, nie jest źle, nawet na taśmę klejącą jest w miarę ok. Ktoś tam pisał, żeby korzystać z dwustronnej taśmy klejącej, jakiejś mocnej, super taki tego. Słuchajcie, ja już tam w komentarzu odpowiadałem. Nie za bardzo chciałem właśnie używać tej dwustronnej taśmy klejącej, takiej mocnej, bo zobaczcie, jak to jest przyklejone. To jest częściowo przyklejone do tego plastiku, a częściowo musi być do wlotka przyklejone, bo to musi być pod takim kątem, żeby one po prostu mogły wchodzić i wychodzić. Jakbym to przykleił tak do tego plastiku, to tamto wycięcie byłoby za małe po prostu, żeby one mogły wchodzić, więc musi być tak pod kątem. I nie chciałem mocnej taśmy dwustronnej, bo po pierwsze byłby problem, bo trzeba przykleić i tu, pod różnymi kątami, i tu, a po drugie tu z tego, jakbym odrywał, to mógłbym to oderwać z farbą i styropianem. Z plastiku no to wiadomo, że nie, ale tu z lądowiska mógłby być problem. A patrzcie, co znalazłem. Siedzi sobie taka menda i się czai, widzicie? Motylica. Także nie jest źle, bardzo ładnie wchodzą, wychodzą tu, gdzie mają założone, i o to właśnie chodziło. A teraz idę się uzbroić, czekajcie, gdzie mam kluczyki, idę się uzbroić w rękawiczki i dłutko, bo teraz będziemy grzebać pszczołą w ulach. Musimy sprawdzić właśnie po tej stronie, jak to tam z pokarmem, bo jeżeli tam były 5-kilowe i zjadły, no to tutaj chyba zjadły o wiele szybciej, bo było mniej ciasta na rodzinę. No, dopiero co było koszone, a tu już kurczę trawa taka, że trzeba by tu chyba z kosą przyjechać i delikatnie podkosić. Dobra, już patrzymy, co tu się dzieje. Ej, nie no, myślałem, zobaczcie, myślałem, że będzie wyjedzone. Trochę niżej dam kamerę. A tu placek jeszcze. Tu też placek jeszcze dość spory. Pomimo tego, że... O, te ładnie zjadły. Pomimo tego, że te dostały mniej,
To jednak jeszcze jest. O, te ładnie wyżarły. Te tu mają już puściutko. Prawie że. Także z grubsza jest ok, jeszcze mają. No. Tu też mają. No. Także nie jest źle. Myślałem, że trzeba będzie im dawać. A tu mają. I to jest problem, kurczę, bo mam tego ciasta tyle, że myślałem, że przed zimą pszczoły skarmię tym ciastem. A tu będzie musiało ciasto zostać do wiosny chyba. Bo nie zużywają tego tak szybko, jak myślałem, że będą zużywać. No ono ma termin gdzieś tam właśnie, nie pamiętam, chyba luty czy marzec. To znaczy, wiecie, ciasto cukrowe wydaje mi się w ogóle, że nie będzie problemu większego. No bo to jest jednak sam cukier, nie? Więc... No bo tu się nie chce odkleić. Więc nie powinno być problemu nawet po terminie. Ale myślałem, że się tych półtora... O, tu ładnie wyjadły. Myślałem, że te półtora palety, co zostało, to... O, te prawie nic nie zjadły. Myślałem, że te półtora palety, które... A czekajcie, bo nie pamiętam właśnie teraz, czy te warszawiaki drewniane ja też karmiłem chyba, nie? Któregoś dnia pamiętam właśnie, że tu byłem i chyba je karmiłem. To zobaczymy, jak warszawiaki. Bo teoretycznie warszawska poszerzona, nie? Rodzina o wiele większa jest, więcej pszczoły. To powinno im to jedzenie. No, wcale nie idzie szybciej. No, to prawie w ogóle nic. No, tutaj trochę zjadło. To też tak jest, wiecie, że z ciastem, że... No, to też mało zjadły. Że... No, to jakiś worek. Zabierzemy od razu do śmieci. No, to też mało zjadły, bo to jest z ciastem tak, że jak rodzina ma żarcie, to ona się nie będzie na to ciasto rzucać. Jak głodują, nie mają co jeść, to wtedy tak. No dobra, słuchajcie, no to nie ma co. Zmykam do domu w takim razie. Myślałem, że będzie gorzej, że tu już trzeba dawać jedzonko. A tu wychodzi na to, że tamtą pasiekę, która jest tam, zakarmię w weekend. No a tutaj to widzę, że większość ma, także nie będzie problemu. Tylko właśnie, tu jest jeszcze jeden ul, który muszę przesiedlić do burnatów. I chyba tu jest drugi ul, który muszę przesiedlić. Muszę jeszcze dwa ule tutaj przywieźć. To znowu jakiś worek, gdzieś jakiś wiaterek chyba poznosił śmieci. Także okej, tutaj zobaczcie, jaki krzywy stojaczek. Widać, jak ule są w ogóle gibnięte tak, w tę stronę. Teraz są puste, to nie ma problemu, nie? Tak jest pion mniej więcej. A one są tak. Są puste, nie ma problemu, ale jak były z miodem, nie? Pszt. Także dlatego właśnie nie będę korzystał z tych stojaczków. Będę korzystał z tych betonów, które mam tam na tej pasiece. Bo one są o wiele, wiele bardziej funkcjonalne. Dobra, pszczoły sprawdzone, daszki zasunięte, kontrola. O, tu znowu jakiś worek ze śmieciami. Do śmieci bierzemy. No to mykamy do domu. Przy okazji idę jeszcze na szaberek, ale widzę, że tutaj się płot położył. Się popsuło. Więc albo jakieś zwierzę położyło płot, albo po prostu przegnił. Co jest bardzo możliwe. Ja już wam niejednokrotnie mówiłem, że super fajnie jest mieć pasiekę przy lesie i na przykład mieć posadzone takie rzeczy właśnie jak malinki. Teraz tu wszystko zarosło, bo żeśmy się nie zajmowali tym. I właśnie, bo to wiecie, to jest dzierżawa. Ja wam mówiłem niejednokrotnie. To jest dzierżawa. Jakie fajne, słodziutkie. To nie jest moje, to jest dzierżawione. Więc też jakby nie za bardzo mi się, no to już nic nie jest spleśniałe,
nie za bardzo mi się opłaca tutaj robić, nie? Bo to wiecie, dzierżawę w każdej chwili mogą mi po prostu wypowiedzieć, nie? Czekajcie, bo szukam tutaj właśnie na szaberek krzaka. Żona mówiła, że mam poszukać, że są tu na pewno gdzieś właśnie zarośnięte, zasłonięte. No ale te maliny to już takie zdecydowanie trzeba było wcześniej je. O, tu mamy jednego krzaka, ale owoców już na nim już nie ma. Dobra, to idziemy dalej. No tu widzicie, porosło wszystko chwastami, ale sami dobrze wiecie, że ostatnio kupowaliśmy działki, takie piękne działki w lesie. Zaraz. O, już to widzę, ale się najem. Słuchajcie, patrzcie to. Tutaj, w takim zaułku jakby, bo tak, tu jest krzak, tu są brzuski, tu jest jakaś choinka, tu jest brzuska, nie? Tu jest taka duża brzoza. Ukryły się krzaczki i ptaszki chyba nie widzieli. Patrzcie na to. Jakie piękne, duże, o, komar mi łazi po łapie. Jakie piękne, duże buróweczki. O. Żona mi kazała właśnie tu przyjść i się najeść, bo mówi, że na pewno będą i szkoda zostawić ptakom. Mówi, idź i się najedz, zjedz. I słuchajcie, od razu mam pytanie, bo ja wiem, że oglądają mnie różne osoby, które różne rzeczy potrafią. Powiedzcie mi teraz, jak najlepiej, kiedy, w jakim terminie właśnie krzaki, borówki przesadzić. Jakie pyszne, słodziutkie. Bo mamy tutaj, tu są trzy, tam chyba dalej też rośnie borówka. No jest tych krzaków tutaj chyba, nie wiem, z 12 czy ileś było. I tak jak mówię, to jest działka dzierżawiona. I chcielibyśmy teraz te borówki przesadzić sobie na tę działkę, którąśmy kupili, która już jest nasza, tak? Bo tam sobie mogą spokojnie rosnąć. Więc doradźcie mi, kiedy to przesadzać. I od razu, na przykład, jak to zrobić właśnie, żeby to tak nie zarastało. Myśmy tutaj wykładali dookoła kartonami. Wszystko tu było tak wyłożone grubymi kartonami, bo ja mam sporo kartonów właśnie z dostawy. Na przykład jak mi słoiki przyjeżdżają, to są na palecie ułożone takimi warstwami, że jest jedna warstwa słoików. I potem jest taki karton 120x80, tak jak paleta. I potem druga warstwa słoików i znowu karton. I także tych kartonów to ja mam naprawdę sporo. I tu było właśnie do krzaków tak fajnie tego. Tylko że, kurde, te kartony, ale pycha, te kartony właśnie szybko tak jakby przegliwają i trawsko wyłazi, nie? Także jak ktoś tam jest specjalista od borówki, to dajcie mi znać. Ja pamiętam, że kiedyś właśnie oglądałem takie filmy agro coś tam. I oni tam pokazywali właśnie, jak jeżdżą po na przykład szkółkach takich, nie? Gdzie tam borówkę się, wiecie, na sprzedaż, nie? Ma. Kurde, już się nażarłem, ej. A jeszcze tyle tego na krzaku jest. Mógłbym sobie jakieś pojemniczek wziąć. No to oni mają w takich rzędach w ogóle te borówki, nie? Jak to tam na plantacjach jest. I tam właśnie, nie wiem, kurde, bo tam ani nie zagracone, ani nie zakrzaczone. Nic tam nie rośnie, nie wiem, czy oni to leją jakąś chemią, czy co. Ale bardzo ładnie im to tam nie porasta. A tutaj po prostu chwast na chwaście, krzak na krzaku, choinka na choince. O, ale muszę wam powiedzieć, naprawdę są smakowite. Także jak ktoś ma z was pasiekę gdzieś tam pod lasem, to sobie posadźcie. Maliny właśnie, borówkę. Tu jest kwaśna gleba. Lubi sobie takie rzeczy rosnąć. Lubią, a my lubimy je jeść. I zawsze jak potem jedziemy na pasiekę, coś tam zrobić przy pszczołach, to sobie się obżeramy. Dobra, nie będę wam smaka robił. Zjem sobie w ciszy i samotności, żeby wam tu nie mlaskać. I do zobaczenia za chwilę.
jak już będę pękał z odborówek. I przy okazji, słuchajcie, jak się ktoś zna nie na borówce, tylko na aronii, to też moglibyście mi powiedzieć, kiedy aronię najlepiej stąd wykopać i przesadzić. Bo ja tu mam, to będzie chyba tu, takie krzaczki, bo to będzie taki rządek, tak? Tu jest jedna, tu jest druga, tu jest tak i tu był chyba drugi rządek. O, tu jest krzak, krzak, krzak. Jakoś tak były rządki. Bo mam tu aronię i też tej aronii chciałbym się stąd pozbyć i sobie ją przesadzić właśnie na tamtą... O, tu jest też rządek. Cyk, 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 tak szedł właśnie. Też bym sobie chciał ją stąd przesadzić na tamtą działkę, która już jest nasza, kupiona, żeby sobie spokojnie rosło po prostu. Żeby, wiecie, bo tu jest różnie. Dzierżawę mi wypowiedzą, czy coś, potem tak na łapu-capu. Mogą mi wypowiedzieć w jakimś takim terminie, co to później ani przesadzić. W środku zimy na przykład, nie? I problem będzie, więc lepiej się do tego przygotować wcześniej. Jeszcze sobie tutaj pójdę, słuchajcie, do lasku. Zerknę, czy nie ma tutaj jakichś grzybów. Jeżyny są, widzę. Bo my tu w tym lasku mamy bardzo fajne grzybki. Zresztą grzybiarze tu się włóczą, po pasiece mi czasami łażą. Kamery ich tam wyłapują. Zobaczymy, czy będzie sosik grzybowy do zjedzenia, czy nie. Bo tu jest akurat taka ścieżka stara. I oni se tędy tam do lasu idą. Chyba z przyzwyczajenia przesuwa się moją pasiekę. Ja jej w sumie nie ogrodzałem, bo i mówię. Dzierżawiona to szkoda pieniędzy tu ładować, nie? Na jakieś płoty, nie płoty. Zrobiliśmy tylko takie siatkę leśną na takich drewnianych kołkach, które po latach i tak spróchniały i się większość płotu już leży. No nic tu grzybów nie widzę. Nie widzę nic. Nie dość, że nie widzę jadalnych, to i nawet niejadalnych nie widzę. Bo czasami tak jest, że łazimy po lesie, ale widzimy pełno różnych takich dziwnych, co nie znamy. Często one są jadalne, nie? Ale my o tym nie wiemy. Ale to przynajmniej świadczy o tym, że ogólnie grzybnia rośnie, nie? Że coś tam się dzieje. A tu nie ma w ogóle żadnego. Nic za nic. No i jeszcze, słuchajcie, tutaj w tym lasku właśnie, ale to pozarastało, kurde. Ostatni raz jak tu byłem, to było prawie łyse. No, las się zmienia, zarasta i wygląda inaczej. Tutaj jeszcze w tym lasku sadziliśmy sobie czosnek niedźwiedzi. I bardzo fajnie, właśnie z roku na rok jest go coraz więcej, on się rozprzestrzenia. Rozmnaża się i jest już takich kilka fajnych, dużych kępek. Na razie go nie zrywamy. No, tu jest ta też ta droga tutaj po drzewo do lasu sobie jeżdżą, jak widać, nie? Chociaż ostatnio chyba nikogo nie było, bo nie ma świeżych śladów. Także na razie dajemy czosnkowi sobie spokojnie rosnąć, rozprzestrzeniać się. Nie zrywamy, nie zabieramy i będzie ok, myślę, za parę lat. A natchnął mnie, że tak powiem, do tego Łukasz Łuczaj, który kiedyś właśnie pokazywał film swojej, można powiedzieć, plantacji czosnku niedźwiedziego, gdzie zaczynał od, wiecie, paru sztuk, a teraz jest po prostu, no, pięknie tam u niego, pięknie. Także ja też wpadłem na to, że mogę coś takiego tutaj zrobić. Kupowałem wiosną cebulki. No i wsadzałem. Ja nie widzę żadnych grzybów, nic. Przynajmniej tak tutaj z wierzchu. Więc być może jeszcze nie jest okres grzybowy. No to uciekam do domu.
co, już w domku jestem, słuchajcie, najadłem się tak, że pękam dosłownie, pękam. Jestem dzisiaj borówkowy, borówkowo-żołądkowo mam po prostu pełno. Będzie do openingi, bo mam tak, takie mam pudełko od kogoś, dostałem, zaraz wam powiem od kogo, tylko sobie obrócę. Nie powiem wam, bo to jest paczkomatowa przesyłka i nie ma tutaj nadawcy. Nie, znaczy jest e-mail, ale nie będę czytał, bo to jest chyba firmowy e-mail. Więc wiecie, może ktoś nie chce, żebym tam go... co my tu mamy, słuchajcie? Co my tu mamy? Oho! Dostaliśmy... O, jak się trzęsie kamera. Kagrosept, proszę bardzo. Znam ten środek, to jest taki środek do dezynfekcji, uli. Taki mały też w psikaczu. Tylko właśnie teraz nie wiem, czy to dostałem od producenta, czy od kogoś, kto po prostu na przykład sprzedaje to, czy coś. Bo ja producenta znam, współpracuję, biorę na sklep, że tak powiem, w sklepie pszczelarskim, sprzedaję Kagrosep. Więc producent to mnie zna, raczej by mi chyba nie przesyłał, tak wiecie, bo nie ma żadnego liściku ani nic, więc nie wiem. Kto mi to wysłał, proszę się przyznać, o co tu chodzi. W każdym razie dziękuję, przyda się. Ule styropianowe właśnie odkażamy między innymi Kagroseptem, bo ule na przykład drewniane można opalać, tak? Opalanie jest najlepszą formą dezynfekcji. Wtedy stosujemy nie takie palniki skupione, takie wiecie, z płomieniem, takie jak na przykład do zapalania podkurzacza, tylko takie jak dekarskie, że one mają taki płomień, taki ogólny, taki nieskupiony jakby, tylko taki czsz, nie? I się opala. Czasami niektóre ule, jak na przykład są takie bardzo, nazwijmy to po prostu po imieniu, jak są bardzo obsrane wiosną, to właśnie się opala aż do, wiecie, aż do czarnego, nie? I tak to dezynfekujemy. No niestety styropianowych uli, poliuretanowych, styrodurowych i tak dalej, no nie można ogniem traktować, bo by się potopiły. Więc właśnie są takie środki do tego. I słuchajcie, mówiłem wam wcześniej, że będzie opening i będzie śmieszna sprawa, nie? Dostałem jeszcze taką kopertkę. To jest od pana Dominika, bo jest podpisany, jest nadawca. I słuchajcie, to pan Dominik wysłał normalnie przesyłkę. I czekajcie, zasłonię etykiety, żeby znowu TikTok nie zablokował. Jest pieczątka priorytetowe, nie? Czyli wysłał, wiecie, tak żeby następnego dnia było u mnie. Tylko że jest taki problem, że wiecie, w dzisiejszych czasach wszystko się ogólnie załatwia internetowo, nie? I mamy oczywiście skrzynkę pocztową, tam wiecie, przed furtką, ale mało kto tam zagląda, bo najczęściej jak listonosz tam coś przynosi, to albo dzwoni, albo ktoś tam jest na podwórku, bo teraz jest ciepło, to bardzo często jesteśmy, nie? To widzimy, że tam przywiózł coś, to się idzie, skrzynkę otworzy i zabierze list. I ostatnio wychodziłem z psem. I jakoś tak właśnie zerknąłem w skrzynkę, mówię, o, coś jest w skrzynce, nie? No i wyciągam kopertkę, nie? Ale ona jakaś taka, wiecie, taka nasiąknięta, taka w ogóle ciężka jest, nie? Taka jakby wilgocią, nie? Mówię, kurde, to już chyba tutaj będzie stało, nie? I to jest poczta, więc poczta, wiecie, poczta ma coś fajnego, że na znaczku jest pieczątka. I na tym pieczątku, słuchajcie, pisze 14.08.2024. Także, panie Dominiku, proszę się nie martwić, ona dotarła, ona prawdopodobnie była, nadanie było 14, czyli prawdopodobnie było u mnie 15, tylko że ja jestem po prostu ciapa i nie wiedziałem, że ona tam leży, więc sobie przeleżała, ale zobaczcie, jaki wąchoł jest ten, nikt nie ukradł, nikt się nie połasił na przesyłkę, tylko spokojnie sobie leżała w skrzynce pocztowej i ten, nie? Co my tu mamy? Czekajcie, o. Co ja dostałem, słuchajcie? Kurde. Muszę jeszcze raz zobaczyć. Pan Dominik. Słuchajcie, dostałem płytę z autografem. O, i się straciło się. Obiekt zgubiony. Tak, kamera też dostała wrażenie po prostu. Zobaczcie, płyta z autografem. Bardzo dziękuję. To rozwiązuje jakby to...
Nie powiem tego wprost, ale to rozwiązuje pewną zagadkę, którą mieliście jakiś czas temu, nad którą właśnie tam się część osób rozwodziło. Natomiast powiem wam, że była pewna podpowiedź. Była pewna podpowiedź i ja się dziwię, że nikt tego nie wyłapał na tamtym filmie. Była taka podpowiedź, jeżeli chodzi o jakby kartkę z taką, jakby to nazwać, osobistą, imienną dedykacją, to tam, słuchajcie, ja to jestem taki, wiecie, ti-ti-ti-ti, nie? Takie easter eggi wsadzam w filmy, ale nikt nie zauważył. To jesteście jakby mało spostrzegawczy. Kartka tamta, taka, jak się cofniecie do tamtego filmu, gdzie ja mówiłem właśnie, chyba drugi film to był z kolei, to tamta ta była kartka właśnie z imieniem. Ja tam zasłoniłem część, ale to było tło. To właśnie takie, tylko było takie rozpikselowane w sześciokąty, pszczele, nie? Także panie Dominiku i droga Anito, jeżeli mnie oglądasz, nie wiem, pewno nie masz czasu, bo ja widzę tam na Facebooku, cię obserwuję, więc widzę, że teraz wakacje, odpoczynki, wyjazdy i tak dalej. Także prawdopodobnie mnie nie oglądasz, ale w każdym razie może pan Dominik ogląda, więc panie Dominiku, bardzo, bardzo dziękuję. A teraz co, słuchajcie, teraz idziemy na tablicę, bo na tablicy jest coś do zrobienia. A co mamy na tablicy do zrobienia? Słuchajcie, biorę sobie karteluszek. Gdzie mam gąbuszek? Gąbuszek jest tutaj, słuchajcie. Na patronite.pl musimy podziękować dwóm patronom. To jest pan Mariusz M. Bardzo dziękuję za wsparcie. Skończyło się. Pan Mariusz już nie jest moim patronem i wspierającym mnie. Jego wsparcie się zakończyło. I również pan Karol. Pan Karol. Także słuchajcie, chłopaki, panie Karolu. To pięknie wytrę. Panie Mariuszu, bardzo wam dziękuję za wsparcie, że byliście ze mną ten czas i poświęcaliście swoje środki na wspieranie mnie i tego, co robię. Bardzo wam dziękuję, że byliście tutaj obecni z nami. Na razie, z racji tego, że nie jesteście patronami, no to jest jakby tablica patronów, więc automatycznie nie będziecie tutaj przez jakiś czas, chyba że na przykład będziecie mieli taką jakby wolę, żeby wrócić na Patronite i mnie wesprzeć, to z powrotem tutaj szybciutko was piszemy. A tutaj słuchajcie, na Buy Coffee dopisujemy sobie Przemysław K. Panie Przemku, bardzo dziękuję za kawusie, bardzo dziękuję za wsparcie. Także tak wygląda tablica. Gdyby co, to przypominam wam patronite.pl, pszczelarz podłoga z podłoga Wąchocka i tak samo tutaj buycoffee.tu, pszczelarz podłoga z podłoga Wąchocka. Można mnie wesprzeć finansowo, złotówka, 2 złote, 5 złotych, milion, kto ile ma. A ja obiecuję wam, zresztą sami dobrze wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy, że całą tą kaskę, którą mi wysyłacie, zawsze wydaję na coś fajnego, żebyśmy mieli tutaj lepsze filmy, lepszą jakość, lepszy dźwięk, jakieś ciekawostki. Ostatnio wydałem na przykład na badania miodu, tak? Mówiłem o tym, że będziemy badać miód taki po czasie, tak? Czyli zbadaliśmy sobie jedną próbkę tak na początku, żeby wiedzieć, jaką mamy bazową jakość miodu, a później będziemy badać co roku miód, przy czym każda próbki w sumie, bo jest po 4 próbki są, każda próbka jest trzymana gdzieś indziej. Jedna próbka jest trzymana w lodówce, w szufladzie. Miało być na drzwiach, ale nie mam tyle miejsca na drzwiach, więc będzie w tej szufladzie trzymana. Druga próbka, słuchajcie, i to powiem wam szczerze, że mnie ciekawi ten akurat wynik tutaj najbardziej. Druga próbka jest w zamrażalniku. Druga próbka miodu jest mrożona, bo ja mam bardzo często, odkąd zresztą zacząłem nagrywać na TikToka, to bardzo często mam powtarzające się pytania, czy miód można mrozić. I na dobrą sprawę ja szukałem różnych jakichś takich wzmianek. No niby na internecie pisze, że można mrozić, ale wiecie, nie ma żadnego odnośnika do jakichś takich realnych, prawdziwych badań, przynajmniej ja nie znalazłem, być może są. Jeżeli macie coś takiego, jakieś takie badanie, to dajcie znać, wiecie, będziemy się mogli tutaj podzielić wynikiem takich badań. A jak nie, no to poczekamy właśnie, bo jedną próbkę właśnie mrożę, żeby sobie sprawdzić, czy można miód właśnie mrozić. Czy jakościowo badamy tylko parametry takie, które świadczą o jakości miodu, tak? Czyli liczba diastazowa, ilość proliny i tak dalej, i tak dalej. Będziemy sobie to tłumaczyć jakby przy pierwszym filmie po roku. Potem jedna próbka jest na szafce w kuchni, ale jest tak, wiecie, na słońcu,
bo jest u góry na szafce na zewnątrz, że po prostu światło wpadające operuje, a jak wiemy, jak światło pada na miód, to tam się wytwarza HMF, tak? W podwyższonej temperaturze, czyli tak jak w kuchni jest i właśnie przy promieniach słońca. Tam jest próbka. Jedna próbka jest w piwnicy bez dostępu światła słonecznego i w miarę stałej temperaturze, bo mam akurat w domu piwnicę, więc miałem taką możliwość. Jedna próbka jest też w szafce w kuchni, ale jest zamknięta w ciemnej szafce i ta szafka jest prawie w ogóle nie, tam jakieś kubki mamy, jakieś takie wiecie rzeczy, tam jest prawie w ogóle nieotwierane, więc jest jakby w temperaturze domowej, pokojowej, kuchennej, ale bez dostępu światła słonecznego. I to wszystkie próbki? To chyba wszystkie próbki. I będziemy sobie po prostu po roku sobie zbadamy, jak ten miód się zmienił. Bazowo jest to z tego samego, z tej samej partii miodu, więc jakościowo ten miód jest po prostu, w każdym słoiku był taki sam. Mamy badania te pierwsze. I później będziemy patrzeć, jak to się zmieniło po roku. I odpowiemy sobie w końcu na pytanie właśnie, bo jak ja mówię, że lepiej jest miód trzymać na przykład na drzwiach lodówki, to jest problem też ze zrozumieniem. Bo ja bardzo często mówię na drzwiach lodówki rzepakowy, na włociowy, bo to są dwa miody, które mają tendencję do posiadania zbyt wysokiej zawartości wody i tendencję do fermentowania, tak? Ja nie mówię, że wy leśny, spadziowy, jakieś tam gryczany macie trzymać w lodówce, bo nie ma sensu, bo one bardzo rzadko mają zbyt dużą zawartość wody. Naprawdę, pszczelarz musiałby być taki, wiecie, jakiś ułomny po prostu, żeby wziąć te miody niedojrzałe. Rzepakowy i nawłociowy. Te miody ewentualnie właśnie wtrzymać w lodówce. Zresztą sami potwierdzacie to. Część osób mówi właśnie, że wam sfermentował miód, że odkręcacie, a tam pff, nie? Piana poszła, wylał się ten miód. I najczęściej właśnie jest mowa o rzepakowym albo nawłociowym. Czyli się jakby potwierdza się to, co ja mówię, tak? Ale no niektórzy ludzie właśnie nie rozumieją tego, mówią, jak to ja 20 lat kupuję miody, jem miody, nigdy mi nie sfermentował. No dobrze, no nie sfermentował ci, bo nie kupujesz rzepakowego czy tam nawłociowego. Albo kupujesz rzepakowy, który ma 16% wody, bo pszczelarz po prostu dba o to, ma refraktometr, sprawdza, bada i tak dalej, nie? Więc po prostu kupujesz miód, który nie sfermentuje, tak? Ale przy tych dwóch miodach jest taka tendencja właśnie, że te miody no, mogą mieć troszeczkę więcej wody i mogą fermentować, więc jakby te drzwi lodówki będą na pewno lepsze niż szafka w kuchni. Albo w ogóle na szafce, tak w otwartym jakby przestrzeni, że jeszcze promienie słoneczne na to padają, albo na parapecie w kuchni, bo niektórzy mają okno w kuchni i parapet na przykład. No to już w ogóle jest tragedia, nie? Ale zawsze jak ja tak mówię, to są takie czy inne głosy, że a nie, bo nie masz racji, bo ja czytałem gdzieś, ja czytałem coś tam, bo tego, więc stwierdziłem, że właśnie między innymi te datki, które tutaj na Patronite i na Buy Coffee tu wpłacacie, to ja poświęcę po prostu na badania miodu i sobie sprawdzimy. Po roku zrobimy badanie. Później kolejne zrobimy, no nie wiem, bo tak myślałem, albo rok po roku będziemy robić badania, bo mam 4 próbki, tak? Albo ewentualnie weźmiemy to, że tak powiem, długofalowo, długoterminowo, żeby wyniki były bardzo ciekawe, to możemy zrobić tak, po roku na przykład, po 3 i po 5, tak? Albo na przykład, nie wiem, po 2 latach, 5 i 10, nie? Żeby to było bardziej takie rozciągnięte, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak ten miód się zachowuje i jakie te parametry, jak się parametry się zmieniają, czy on jest lepszy, czy on jest gorszy, czy on jest taki sam, czy nie ma zmian żadnych na przestrzeni czasu, nie? Więc stwierdziłem właśnie, że te wasze datki, wasze środki tak poświęcę na coś fajnego i myślę, że jakby te badania będą fajną podstawą, żeby nawet inni pszczelarze później tych wyników używali i opowiadali o miodzie, tak? Bo ja bym chciał, żeby było tak, żebyśmy opowiadali prawdę, bo mamy część pszczelarzy, którzy tak jak ja mówią, żeby nie przechowywać miodu, żeby ten miód ewentualnie sezon przechowywać tylko, tak? Kupujesz w tym roku świeży miód od pszczelarza, to do przyszłego sezonu go zjedz i kup w przyszłym sezonie świeży miód, taki aktywny biologicznie, taki, który działa, który jest super fajny, a nie, że ty kupisz tam 20 słoików i gdzieś się tam upychasz i po prostu wiecie, nie? Nie ma to sensu. I są tacy pszczelarze, którzy właśnie tak do sprawy podchodzą, a są tacy pszczelarze, którzy mówią, nie, bo tam znaleziono w piramidach miód, więc można, wiecie, latami, kup 100 słoików i wsadź do szuflady, czy gdzieś tam do piwnicy i te. Z jednej strony może mają rację, z drugiej strony, wiecie, no ja posługując się wynikami badań naukowych, zawsze powtarzam, że HMF w miodzie rośnie. On jest zależny od temperatury, czyli w wyższej temperaturze będzie narastał szybciej, ale to nie jest tak, że on wchodzi i nie narasta w ogóle. On narasta, tylko że wolniej, tak? Ale zobaczymy, jak inne parametry się zmieniają miodu, jak to wpływa właśnie na parametry miodu, te takie inne, te, które świadczą bardziej właśnie o takiej aktywności biologicznej. Bo z tym HMF-em to jest też różnie. Są badania, które mówią, że jest szkodliwy, są badania, które mówią, że jest nam potrzebny do życia i tak dalej, więc
więc o, komarzydło jakieś. Więc na tym bym się nie skupiał. Bardziej właśnie myślę, że ciekawsze będą wyniki tych parametrów, które mówią o jakości takiej właśnie antybiotycznej miodu, tego czy działa, czy nie działa i co się z nim dzieje i tak dalej. Także tak będziemy robić. Te datki właśnie, które od Was otrzymuję, pójdą na badania, no i idą na jakieś tam, wiecie, mikrofony, o takie właśnie kamery, cudawianki i tak dalej. Także bardzo dziękuję Wam za wsparcie, chłopaki. Wylecieliście z tablicy. Tutaj pan Przemysław, bardzo dziękuję za kaweczkę i jednorazowe wsparcie, a innych zapraszam, jeżeli mielibyście taką chęć, żeby mnie wesprzeć, czy na Patronite, czy na Buy Coffee, to, no to przelaż podłoga z podłoga Wąchocka, nie? Pozdrawiam. No i okej, musimy, słuchajcie, tutaj z tym gniazdem zrobić porządek. Poczekałem, a latają, poczekałem do wieczora. Poczekałem do wieczora. Ta jest troszeczkę inna, widzicie. Ta jest inna. Tamta była fajna, bo miała taki ten skupiony, że można było na przykład taką dziurkę tam im nawalić. A ta jest taka z szerokim tym dyszlem. I tak naprawdę tutaj pisze, że 4-5 metrów, ale z 4-5 to ja bym nic nie zrobił, bo to się tak rozszerza, że... Dobra. Czekajcie, bo tu już, no, tu już jakieś padają, tu jakieś nowe przelatują. Ja bym tam musiał bliżej podejść właśnie, żeby tam do środka, do tej dziury napieprzyć tego. A to niestety, no, to niestety trzeba być blisko. To się tak, no, to nie jak z tymi szerszeniami będzie, szczerze Wam powiem. Bo to gniazdo jest za obrazkiem, ja myślałem właśnie, że to tak jak tamten. No, może tak trochę tutaj po skrzydełkach im. Myślałem, że to będzie takie wąskie i skupione jak tamto, gaśnica. Więc z daleka będę mógł popryskać to gniazdo. A jak to robi, nie wiem, czy to widać w kamerze w ogóle. Czekajcie, może zrobię tą latarkę. O, tą. Nie, jakby tak. O, widać było teraz? Takie szerokie to jest w ogóle, nie? Fakt faktem, że to robi trochę inaczej, bo to robi taką pianę, która osiada. Ja podejrzewam, że ta piana jest właśnie dla nich szkodliwa. Czekajcie, tu podejdę i trochę do dziury. O, proszę bardzo, poszło do dziurki i teraz będzie ok, chyba mi się wydaje. To gniazdo os mamy tutaj z grubsza załatwione. A do gniazda szerszeni to myślę właśnie, czy nie pójść później. Żeby wszystkie szerszenie były w środku, bo jak widzicie, osy tu jeszcze latają, a te szerszenie to w ogóle bardzo późno latały. Wczoraj przed północą jeszcze latały. Chociaż z drugiej strony, jakby ta piana to pokryła, to nawet te wracające chyba będzie zabijało. No słuchajcie, jest ich tutaj trochę. O, jeden mnie chciał urządzić w palucha normalnie.